Święty Łazarz był bratem świętej Marii i Marty. Mieszkali razem w Betanii, na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu Jerozolimy. Chrystus darzył ich swoją przyjaźnią i bywał w ich domu. Kiedy Łazarz zmarł i został pochowany, Jezus przybył do Betanii i wskrzesił go. Ewangelista Jan opisuje także inny pobyt Jezusa w domu Łazarza na dzień przed jego wjazdem do Jerozolimy. Według starej tradycji wschodniej Łazarz po zesłaniu Ducha Świętego udał się na Cypr i był tam biskupem w Kition przez 40 lat. Po śmierci został pochowany na miejscu, gdzie obecnie wznosi się cerkiew świętego Łazarza w Larans. Kiedy Cypr dostał się pod władanie Franków, jego szczątki zostały wywiezione do Francji i według różnych źródeł miały trafić do Autun i Avalon. Średniowieczna legenda prowansalska opowiada o skazaniu świętego rodzeństwa z Betanii na wygnanie. Umieszczono ich na statku bez steru, który odepchnięto od brzegu. Po wielu miesiącach tułaczki przybyli oni do Marsylii. Łazarz miał być pierwszym biskupem tego miasta. Święty Łazarz jest patronem rzeźników, grabarzy, żebraków, trędowatych i zakonu lazarystów. To od jego imienia pochodzi nazwa Lazaret. W ikonografii ukazuje się świętego Łazarza najczęściej w scenie wskrzeszenia oraz na uczcie w Betanii. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu świętych Łazarza, Marii i Marty. Spraw przez ich wstawiennictwo, abyśmy z wiarą, usługując Chrystusowi w naszych braciach, zasłużyli na przyjęcie do Twego domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.